Ile trzeba skoczyć? Trzeba skoczyć daleko, 132 metry. Przypomnę, co pisała Corriere della Sera. Polski Archanioł sprunął do Predazzo. I teraz Kamil w locie po złoto, po wielką nagrodę za swoją karierę. Daleko i zwycięsko! Daleko i zwycięsko! Tak mi się wydaje, że to wystarczy. Popatrzmy, 130 metrów. Prebc miał więcej, 130,5, ale teraz wszystko 8,7 punktów. Bliziutko, ale mam nadzieję, że złoto jest dzisiaj w naszych rękach, w naszych domach, w naszych sercach. Łukasz Gruczek wychował mistrza świata. Oczywiście nie on, byli inni, ale teraz dołożył Zbyszek Klimowski. Cieszą się Kamil Stoch. Jedynka! Jest złoto! Tutaj walni Fiemę. Po tylu latach przypomniałem, co napisała Corriere della Sera. To Archanioł, który po pasjonujących lotach wstępuje do nieba, Adam Małysz, a teraz wstąpił znowu Kamil Stoch. Ależ piękna historia. To jest właśnie przepiękne, że coś się odtwarza po 10 latach. O tym dwunastolatku z Zęba mówiliśmy, kiedy skoczył 128,5 metra. Zresztą niedawno prezentowaliśmy w Telewizji Polskiej jego wypowiedź, wtedy chłopaka małego, który marzył o wielkiej karierze i był odważny. I dzisiaj to potwierdził. Jest odważny, jest wielki, jest zwycięski, jest mistrzem świata. Kolejnym mistrzem świata, który zdobywa złoty medal dla Polski. Pierwszy był Fortuna, który wygrał Igrzyska Olimpijskie i wtedy aż do 80 roku zaliczano także przecież tytuły mistrza świata. Teraz wymiana uprzejmości z Prewcem. Srebro Prewca, brąz na poprzednich zawodach. Ale wracając do tych medali i tytułów mistrza świata. Później 4 tytuły Adama Małysza. Najwięcej wszystkich skoczków. I teraz Kamil Stoch.